Komunikat Różany, 17 listopada 2021. Dzisiaj jeden krótki temat odnośnie oferty róż piennych. Zobaczcie, właśnie kończymy wykopywanie, został nam ostatni rząd. Dzisiaj taka piękna pogoda nam się trafiła. I chciałem wam tylko tyle powiedzieć, że obiecałem, że te róże pienne trafią do sprzedaży końcem listopada. Natomiast zaczynam mieć wątpliwości, czy to jest dobry pomysł. Po prostu nie chcemy, aby była taka sytuacja, że będziemy mieć na koniec roku zamówienia niewysłane, a opłacone. A tak by było najprawdopodobniej z różami piennymi, ponieważ je chcemy wysyłać na wiosnę. I w związku z tym, żeby uniknąć takiej sytuacji, że zamykamy rok 2021 z niewysłanymi, a opłaconymi zamówieniami, doszedłem do wniosku, że lepiej będzie, kiedy po prostu te róże pienne trafią do sklepu, do sprzedaży, no powiedzmy 1 czy 2 stycznia. To jeszcze będzie komunikat na stronie w związku z tym, dlatego żeby po prostu te zamówienia, które będziecie składać na róże pienne i pewnie częściowo je od razu opłacać, bo ze statystyk wynika, że najczęściej tak się dzieje, żeby one były już po prostu w nowym roku, a nie jeszcze w starym. Zatem dzisiaj to tyle. Długo nie widzieliśmy się, mieliśmy mnóstwo pracy, ale wkrótce pojawi się nowy filmik odnośnie tego, co sugeruję zrobić z różami przed nadejściem zimy. Chociaż jeszcze tak naprawdę zimy takiej konkretnej nie widać, ale już należy pewne rzeczy porobić odnośnie zabezpieczania przed zimą, żeby po prostu mieć święty spokój i spokojną głowę przez zimę. A tutaj jeszcze zobaczcie, o to co tam widać, to czeka nas jeszcze wkrótce wykopywanie tego wszystkiego, tego buszu, i z tego buszu będziemy wybierać przewodnie pod róże pienne, które będą w przyszłym roku kultywowane, czyli po prostu te nogi. Dzisiaj to tyle i do zobaczenia wkrótce w filmie o zabezpieczaniu róż. Powiem, czy obrywać liście, czy nie obrywać, kiedy warto oberwać, kiedy nie potrzeba. Takie techniczne rzeczy. Do zobaczenia. Pa.